witam. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę lewkonię letnią. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Lewkonia jest to rodzaj należący do rodziny kapustowatych. Obejmuje co najmniej 50 gatunków. Pochodzą głównie z Europy, Afryki Północnej oraz Środkowej i Południowo-Zachodniej Azji. Dwa gatunki uprawia się powszechnie jako rośliny ozdobne. Lewkonia letnia dorasta nawet do 100 cm wysokości. Jest to bylina, ale w Polsce uprawiana jest jako roślina jednoroczna. Posiada różnorodność w kolorystyce kwiatów od koloru białego, kremowe, żółte, różowe, fioletowe, czerwone, wielobarwne, pojedyncze oraz pełne. Kwitnie od czerwca do późnej jesieni. Lewkonia nazywana jest królową rabat. Roślina ma bardzo piękny zapach, przypominający trochę maciejkę, w zależności od odmiany. Kwiaty lewkonii bardzo długo kwitną. Również długo zachowuje świeżość w wazonach jako kwiat cięty. Lewkonia letnia lubi stanowiska słoneczne. Gleba żyzna z dużym dodatkiem kompostu o odcinie zbliżonym do obojętnego. Roślina lubi być często podlewana, ale umiarkowanie. Rozmnaża się z nasion. Jest to roślina dość wytrzymała, rzadko choruje. Nie potrzebuje przycinania. Lewkonia letnia najlepiej wygląda sadzona w grupie na rabatach. Zastosowanie ma też w doniczkach i skrzynkach na balkonach i tarasach. Swą kolorystyką i zapachem będzie na długo cieszyć każdego właściciela ogrodu.